Idziemy, tak? Idziemy. To dlaczego wybrałeś to miejsce? Bo jest daleko od cywilizacji, ale nie za daleko. Tak w sam raz. A dlaczego chciałeś być daleko od cywilizacji? Bo nie lubię ludzi. I stąd pomysł na kupno działki w środku lasu. Też. A co było innym powodem? To, że miałem 30 parę lat i nie dawało mi to spokoju, że nie mam dla siebie miejsca jeszcze. Więc uznałem, że znajdę działkę albo dom do remontu w okolicy jakiegoś miasta, ale bardziej na uboczu, żeby była cisza, spokój, żebym nie miał sąsiadów i będę sobie tam powoli dłubał. I to jest właśnie to miejsce. Aktualnie tak. Okej, to pokaż nam, co tutaj robisz. Na początku chciałem to ogrodzić tylko i przyjeżdżać tutaj rekreacyjnie, ale zawsze miałem ciągoty do jakiejś tam własnej uprawy warzyw i ogólnie tam, powiedzmy, produkcji jedzenia, więc zacząłem ten ogródek o rok wcześniej niż planowałem to zrobić i jakoś tutaj powoli to wszystko sobie rośnie, lepiej lub gorzej. Okej, a dlaczego na przykład jest słoma na grządkach? Ogródek powstaje metodą no-dig, czyli to jest ta ziemia rodzima, którą tutaj widać wszędzie naokoło. Nie był przekopywany. Ziemia jest przykryta kartonem i potem przysypana słomą, ewentualnie sianem. Pokażesz jeszcze raz? No tutaj to może jest zły przykład, bo tutaj jest pod spodem obornik, w którym też było tam słoma. Akurat pod tą grządkę był przywieziony obornik, żeby dynie lepiej rosły. Okej. I reszta ogródka na razie... Część tylko jest zrobiona, tak? Nie udało się zagospodarować całego w tym roku. Tutaj jest to zrobione konkretnie metodą no-dig, czyli jest po prostu rzucony karton na ziemię rodzimą. Tu nawet nie były wyrwane chwasty ani nic, one gniją pod kartonem. I na kartonie są posadzone ziemniaki bezpośrednio w słomie. Nie wiem, czy to będzie widać. Ziemniaków nie okopujemy, tylko dosypuję sukcesywnie więcej słomy, siana w miarę tego, jak one rosną. Czyli to jest właściwie takie nowatorskie podejście. Dużo ludzi to robi? Coraz więcej. W Polsce powiedzmy, że jeszcze jest nowatorskie. Wielu ludzi dalej przekopuje. Coś tam próbuje odchwaszczać. Mi by się nie chciało. Ja też uważam, że ziemia nie lubi być goła. Lubi być przykryta. To jest jej naturalny stan. Jak widać, wszędzie, gdzie tylko jest kawałek miejsca, to coś chce rosnąć. I nie ma sensu z tym walczyć, bo szkoda czasu i pracy na to. Więc lepiej ją przykryć. To też jakoś tam lepiej trzyma wilgoć. Rośliny są bardziej zabezpieczone przed zmianą temperatury. Dłużej wytrzymują bez podlewania, a jest to tutaj bardzo ważne, bo nie ma bieżącej wody. To skąd bierzesz wodę? Ze studni, z ręczną pompą. I trzeba to nosić tutaj wiadrami, konewkami. Więc im mniej tego noszenia,
tym lepiej. Okej. A to podejście, o którym przed chwilą mówiłeś, skąd w ogóle wziął się u ciebie na to pomysł? Skąd się o tym dowiedziałeś? Nie pamiętam dokładnie, ale chyba pierwsze takie informacje zaczerpnąłem z bloga przez rok Nie kupię jedzenia Igora. Stamtąd podpatrzyłem pierwsze jakieś tam pomysły. Czytałem go dosyć długo, wtedy nie miałem jeszcze ogródka. Potem przeczytałem Rewolucję Źdźbła Słomy chyba. Książkę, tak. Okej. No dalej to już poszło z górki. Informacji było z roku na rok w internecie coraz więcej. Ale ja też staram się nie skupiać na tym, żeby cały czas poszerzać tą wiedzę teoretyczną, tylko po prostu patrzę sobie, co się udaje, co się nie udaje i to robię. I jakoś tam powoli, po trochę jest coraz lepiej. Okej, to w takim razie jakie masz pomysły na następne lata? Teraz priorytetem jest ogrodzić tutaj jakąś tam część tego terenu. No bo przychodzą tutaj jednak sarny dziki. Nie wiem czemu, ale nie zainteresowały się tym ogródkiem, czego się bardzo martwiłem. Znaczy o to się bardzo martwiłem. Ale myślę, że jeżeli posadzę tutaj młode drzewa owocowe i krzewy i przyjdzie tam jesień, zima i one nie będą miały alternatywy, no to przyjdą i to wszystko obgryzą i szkoda by było tej pracy. Więc najpierw ogrodzimy to chociaż tutaj wzdłuż lasu i wtedy dopiero zacznę powoli drzewa owocowe i krzewy sadzić i to będzie tutaj głównym źródłem, powiedzmy tam, pożywienia i w ogóle, bo jednak przy drzewach tej pracy jest dużo mniej, nie trzeba ich co roku siać, sadzić, plewić. Okej, a w sumie ile masz tutaj metrów? Jaka ta działka jest duża? To jest 8300 metrów. Ziemia klasy piątej. Niestety w większości zacieniona. Znaczy fajnie, że jest zadrzewiona, ale no w ciągu dnia no to słońce jest tylko tutaj z przodu, a jednak nie mogę użyć całej tej przestrzeni na uprawę warzyw, więc ogródek nie będzie dużo większy niż teraz. Taki jaki jest, to musi wystarczyć, dlatego będziemy się skupiać głównie na krzewach i drzewach owocowych. Okej, a skoro znowu wróciliśmy do ogródka i do drzew owocowych, to jeszcze wróćmy do wody i do studni, o którą cię zapytałam. Tak, czyli okazało się, że ja tu znalazłem wodę różdżką, później przyjechali fachowcy, sprawdzili po swojemu i potwierdzili, że ta woda tutaj jest, chyba nawet na 3 metrach. Więc zwykła pompa ręczna daje tutaj radę, oni się wiercili na 10 metrów. Woda jest dosyć przejrzysta, jest czysta, ładna, nie pachnie jakoś dziwnie, ale no ja jej nie piję, nie była też badana. I pompuję ją tutaj do tych wiader, do tego pojemnika, ona sobie stoi tutaj przez jeden dzień, no i na drugi dzień już taką wodą podlewam, jeżeli trzeba. No to było to jedyne rozwiązanie na tą chwilę, które się tutaj sprawdzi z powodu braku też prądu. Ale są rokowania, że prąd będzie. I w ogóle wszystkie media, powiedzmy. Nie będzie tutaj wszystkich mediów, nie ma takiej szansy. Będzie prąd. Jeżeli się uprę, to prąd będzie i będzie woda ze studni głębinowej. I to będzie wszystko z mediów. Okej.
A jeszcze chciałam Cię zapytać, bo widzę, że działka jest nieskoszona do końca. Są tylko miejsca, w których jest skoszona. Czy to dlatego, żeby po prostu zachować ten ekosystem, który tutaj jest, czy po prostu jest tego za dużo? Powodów jest kilka. Pierwszy jest taki, że jest tego terenu do koszenia bardzo dużo. Drugi jest taki, że nie jestem wielkim zwolennikiem koszenia tego, czego nie trzeba. Nie chcę tutaj zakładać jakiegoś trawnika, który potem musiałbym właśnie kosić, podlewać i w ogóle, więc koszę tylko tyle, ile muszę i kiedy muszę. Tam, gdzie się głównie chodzi, a resztę zostawiam tak, jak jest. Teraz mam skoszone i tak więcej niż bym chciał, bo mam skoszone jakoś tam na całej długości, żeby właśnie zacząć robić tam ogrodzenie. No i to tyle. A przyczepka? Skąd i po co? Przyczepka była kupiona z zupełnie innych powodów. Miałem nią sobie jeździć na wakacje, ciągać ją sobie po Europie, ale niestety holownik jest teraz pomnikiem, a przyczepka służy za zasypialnię i graciarnię. A czy planujesz, w sensie, czy wiążesz z tą działką jakąś przyszłość? Taką długofalową. Chcesz tu, nie wiem, wybudować dom, postawić szałas, domki, agroturystykę? O nie, nie. Agroturystykę na pewno nie. No chciałbym tutaj kiedyś mieszkać. Może albo na stałe, albo chociaż jakiś domek letniskowy. Zobaczymy. Ale na pewno chciałbym tutaj gdzieś w tych drzewach, myślałem o tym, żeby postawić jakiś nieduży dom i sobie tutaj spędzać czas. No teraz, jak widać, jest tu głównie bałagan. Staram się wszystko robić jakimś tam niskim kosztem, więc jak są jakieś okazje, żeby mieć coś tanio albo za darmo, to po prostu biorę. Deski, altanka, która może kiedyś będzie poskładana, cegły rozbiórkowe, palety. Czyli jesteś też słupki. Ekologiczny. No, wszystko, co wychodzi z Twoich rąk, jest teoretycznie ekologiczne albo z odzysku. Dostaje drugie życie. No jest to jakaś forma ekologii, recyklingu. To są rzeczy, które ludzie by najchętniej wyrzucili, a one są jeszcze, powiedzmy, dobre, tylko nie są już nowe i ładne. Wracamy do ogródka. Pokażesz nam, co tam hodujesz? Co uprawiasz? W tym roku głównie skupiłem się na pomidorach. Udało się tanio kupić foliaka, polecił mi kolega, więc kupiłem. I no jakoś to tam z lepszym lub gorszym skutkiem się udaje. Widzę, jakaś sucha zgnilizna wierzchołkowa przyszła, ale szybko udało się jej pozbyć. I od tamtej pory jest ok. Tam jeszcze rośnie jeden arbuz z tyłu. Sporo tych pomidorów tutaj, a z arbuzami jak to jest w Polsce? Rosną? Czy mają raczej problemy, bo jest im za zimno? Niby rosną, ale z tego, co słyszałem, w tym roku dużo osób ma problemy z arbuzami i melonami, rosną jakoś słabo. Tak już bywa. Tutaj papryki, ale one też zmarzły, bo mieliśmy przymrozek w czerwcu. Ale jakieś tam będą. Tutaj ostre widać, kilka już się czerwienią. Za parę dni powinny być gotowe. Czyli w tym roku pogoda nie pomaga? W tym roku nie wiem, co się dzieje i nic nie pomaga. Tutaj są słodkie papryczki, też już sobie rosną powoli. Największa jest taka aktualnie.
Kalafiory były słabe od początku, potem zajęły się nimi chowacze. Na razie je zostawiam, żeby już nie przeniosły się na nic innego, niech już dojdą te kalafiory do końca. Ale widzę, że nie tylko sadzisz warzywa i owoce, ale też kwiaty. Aksamitki są bardzo popularną rośliną towarzyszącą w warzywniakach. Niby jakoś przyciągają szkodniki, że powinny jako pierwsze padać ofiarą ślimaków i innych tak. Jedynie posadziłem tutaj z nadzieją, że trochę pomogą mi zagłuszyć te wszystkie chwasty, które tu rosną, ale to jednak chwasty wygrały. Wszystkie te dynie przy sadzeniu ich tutaj wyglądały identycznie i tutaj świetnie widać różnicę, jak jednym się podoba, innym nie. W czerwcu ta dynia była taka sama jak ta. I to tyle. Tam jeszcze jest trochę warzyw, które będą rosły w foliaku po tym, jak pozbieram pomidory. Jest cebula, marchew, buraki, rzodkiewka, rzepa i coś tam jeszcze chyba. Fasolki trochę będzie.